Przy wypełnionych niemal po brzegi trybunach fali Grupa Azoty Arena szczypiorniści Azotów Puławy podejmowali w środowy wieczór wielokrotnego mistrza Polski Industrię Kielce. Po ostatniej porażce w meczu z Ostrowią trudno było być optymistą w przypadku tego pojedynku. Puławianie nie złożyli jednak broni. Początek spotkania był dość wyrównany. Niestety w pierwszych minutach kontuzji doznał obrotowy Azotów Kalian Janikowski, który musiał opuścić plac gry. W pewnym momencie, ku zaskoczeniu wszystkich, to Azoty prowadziły z wynikiem 10-7. Faworyci spotkania szybko się jednak otrząsnęli i jeszcze przed przerwą zdołali wyrównać, a nawet minimalnie przegonić Azotowców. Na przerwę drużyny schodziły z wynikiem 13-11 dla Kielc. W drugiej połowie wyraźnie zarysowała się przewaga faworytów. Kielczanie systematycznie powiększali swoją przewagę, nie pozostawiając Azotom złudzeń co do końcowego rezultatu pojedynku. Ostatecznie Industria Kielce zwyciężyła pewnie różnicą 10 bramek. Najwięcej trafień w tym spotkaniu dla Puław, bo aż 9 zaliczył Iwan Burzak. Bardzo dobrze w bramce Azotów spisywał się też Wojciech Borucki. To jednak nie wystarczyło na faworyzowanego rywala. Azoty Puławy Industria Kielce 21-31 do przerwy 11-13. Azoty zagrały w składzie Borucki, Koszowy, Burzak, Wajes, Przybylski, Żywkowicz, Jarosiewicz, Adamski, Górski, Kowalczyk, Antolak, Fedeńczak, Konieczny, Marciniak, Janikowski i Urbanek.